To jest chyba wyjątkowy festiwal, bo, ponieważ to jest festiwal poezji, akurat mało jest takich festiwali. Poezja jakby potrzebuje innych, jakby innych prezentacji niż to zwykle bywa na większości festiwali, jakichś takich dużych spotkań z wieloma ludźmi. I wydaje mi się, że właśnie w mieszkaniach prywatnych można zachować jakąś taką. No jest taka mniejsza przestrzeń, której może potrzebować poezja i to jest na pewno inny jakiś, inna propozycja zetknięcia się z poezją, spotkanie w kilka osób w dosyć takim prywatnym gronie. Myślę, że tutaj akurat dla Lublina to jest taka dobra rzecz, ponieważ ludzie tutaj chyba lubią siedzieć w domu, ponieważ wieczorem o godzinie 8-9 już nikogo nie widać na ulicy. Spotkanie u mnie w domu zatytułowane jest Jedzenie poezji. Będzie to takie nietypowe spotkanie. Będzie taka przekąska. Zostałam zmotywowana do zorganizowania tego spotkania przez takich łasuchów, którzy twierdzą amatorów kruchych ciasteczek. Myślę, że to może być interesująca propozycja jakby wchłaniania poezji. Trawienia dla niektórych. Nie będę zdradzać też, jaka poezja będzie u mnie prezentowana. Wszystkich, którzy chcą się przekonać, to zapraszam do siebie w czwartek o godzinie 22:00.